Trwa Tydzień Mózgu na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Dzień dobry Państwu. Po raz kolejny w Centrum Kopernika mamy przyjemność transmitować jeden z wykładów zorganizowanych w ramach tego Tygodnia Mózgu. My się łączymy z Państwem z Krakowa, a z nami łączy się pan profesor Mateusz Gola, który jest psychologiem, neuronaukowcem, badaczem nałogowych zachowań seksualnych i w ogóle badaczem rozmaitych zachowań nałogowych, a także tego, jak te zachowania reprezentowane są w mózgu i w jaki sposób z nich można wychodzić. Dzień dobry, panie Mateuszu. Dzień dobry, panie Pan profesor pracuje, jak wspomniałem, w Polskiej Akademii Nauk, pracuje też na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego i dzisiaj opowie nam m.in. o swoich badaniach dotyczących właśnie tego, jak neuronauka wyjaśnia nałogowe zachowania seksualne. Bardzo Państwa na ten wykład zapraszam. Witam Państwa serdecznie. Gratuluję fajnego Tygodnia Mózgu organizatorom, no i dziękuję bardzo za zaproszenie. Bez przedłużania opowiem o tym, co się dzieje, kiedy pornografia przestaje być sexy. Dla niektórych osób tak właśnie się dzieje. No i o tym, jak neuronauka pomogła nam zrozumieć nałogowe zachowania seksualne, ich mechanizmy, no i też jak pewnie niebawem pomoże nam również w skutecznej terapii dla osób, które zmagają się z tego typu problemami. Jestem pracownikiem naukowym Uniwersytetu w Kalifornii San Diego, Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Też można się ze mną skontaktować przez stronę mateuszgola.pl. Okej, to na początek kilka słów na temat seksu tak ogólnie. Jest to jedna z potrzeb, która jest niezbędna do przetrwania naszego gatunku. No i też z zachowaniami seksualnymi wiąże się zazwyczaj wiele różnego rodzaju ryzyka, czy to takiego fizycznego w świecie zwierząt, gdzie czasami trzeba po prostu walczyć o to, żeby mieć odpowiednią pozycję w stadzie i dostęp do seksu. Czy w przypadku ludzi, no to jest to ryzyko związane w naszej kulturze z różnego rodzaju zobowiązaniami, budowaniem relacji, podatnością też na różne zranienia psychiczne, emocjonalne. W przypadku zwierząt jest to też wystawienie się na ryzyko bycia ofiarą innych różnych zwierząt. Podczas seksu zazwyczaj zwierzęta po prostu nie są w stanie tak dobrze monitorować swojego otoczenia i być czujne na różnego rodzaju zagrożenia. Dlatego też no właściwie nie tylko ludzie, ale różne inne też gatunki zwierząt poszukiwały sposobu zaspokojenia potrzeb seksualnych, które wiążą się z mniejszym ryzykiem, no i też z mniejszym wysiłkiem. I takimi potrzebami, tak, w taki sposób można zaspokajać potrzeby właśnie samotniczo, poprzez masturbację. Zachowania takie masturbacyjne właśnie obserwujemy u naczelnych, ale też u pingwinów, czy nawet nietoperzy. Jest to sposób na zaspokojenie potrzeby seksualnej bez wystawiania się na te wszystkie wysiłki i ryzyka związane z prokreacją, z innymi osobnikami naszego gatunku. No i można powiedzieć, że potrzeba jest matką wynalazku również w przypadku zachowań seksualnych. Od dawnych czasów, już właściwie od starożytności, obserwujemy różnego rodzaju formy przedstawiania scen erotycznych, które miały na celu pobudzanie seksualne. Widać je na przykład w starożytnej Grecji, ale też w momencie, kiedy opracowywaliśmy jako ludzkość różnego rodzaju nowe technologie, tak jak na przykład druk, gdy w 1440 roku Gutenberg zaprezentował swoją maszynę drukarską, no to już właściwie kilkadziesiąt lat później zaczęto ją wykorzystywać do publikowania różnego rodzaju historii erotycznych, mających na celu pobudzenie erotyczne. Podobnie sprawa wyglądała z technologiami do utrwalania różnego rodzaju obrazów, na przykład w momencie, kiedy bracia Lumière pokazali swoje osiągnięcia, no to już kilka lat później można było właśnie oglądać fotografie i filmy erotyczne.
Więc widać, że adaptowaliśmy różnego rodzaju technologie bardzo szybko na potrzeby właśnie utrwalania takich scen erotycznych, które będą pobudzały. No i tak też definiujemy pornografię. Jest to po prostu każdego rodzaju przedstawienie erotyczne, czy to w formie pisanej, czy zdjęć, czy filmów, które ma pobudzać seksualnie. Natomiast ta definicja jest bardzo zmienna i płynna na przestrzeni rozwoju naszej kultury. Różnie ją określano. Tutaj mamy obraz Moneta, śniadanie na trawie. I on, ten obraz dzisiaj no nie byłby uznany przez nikogo jako pornografia, natomiast w czasie, kiedy Monet go namalował, budził bardzo dużo kontrowersji, ponieważ nie wiadomo było, czy jest to przedstawienie artystyczne, czy nie. Tutaj na przykład krytycy uznali, że jeśli to jest samotna kobieta, która jest nago wśród ubranych mężczyzn, to najprawdopodobniej jest to pracowniczka seksualna, w związku z tym ten obraz jest nieprzyzwoity, zaklasyfikowano go jako pornografię. Musiało minąć ileś lat, zanim ta klasyfikacja się zmieniła. Nie wiem, jak to wyglądało w przypadku starożytnych rzeźb, czy innych przedstawień, czy tam również były takie kontrowersje kulturowe, czy nie. No jest to sprawa dyskusyjna. W dzisiejszych czasach też często, jeśli chodzi o filmy, zwłaszcza jeszcze w połowie zeszłego wieku, dyskutowano, co pornografią jest, co nie jest. Dzisiaj często jest już to bardziej jednoznaczne. No i też dzięki rozwojowi nowych technologii, innych niż druk czy kinematograf, ta pornografia stawała się coraz bardziej dostępna. Pamiętamy pewnie, jeśli ktoś ma, nie wiem, 30 lat bądź więcej, to może pamiętać kasety VHS, które też wprowadziły właśnie filmy pornograficzne pod strzechy domów, później płyty DVD, CD-romy, no i rozwój internetu, możliwość płatności za pomocą różnego rodzaju kart kredytowych i innych form płatności online. To wszystko sprawiało, że dostęp do materiałów erotycznych, pornografii był coraz prostszy, a wraz z rozwojem tak zwanego Web 2.0, czyli internetu, gdzie każdy może udostępniać to, co tworzy, no to powstały różne duże serwisy pornograficzne oferujące mnóstwo materiałów z pornografią za darmo i można mieć do nich dostęp właściwie na wyciągnięcie ręki za pomocą smartfona na masową skalę dla każdego, w każdym miejscu, w każdym czasie. Więc pornografia no nigdy nie była tak dostępna jak teraz i właściwie można powiedzieć, że dzisiaj w ciągu godziny możemy obejrzeć więcej nagich ciał niż wszyscy nasi przodkowie prawdopodobnie w ciągu całego życia. Jeden tylko z największych serwisów pornograficznych w 2019 roku chwalił się tym, że codziennie jest odwiedzany przez 92 miliony osób. To jest łączna populacja Kanady, Polski i Australii. No i też widzimy, że te odwiedziny tych stron pornograficznych przesunęły się z laptopów, z komputerów na urządzenia mobilne. W roku 2017 już 3/4 odwiedzin stron pornograficznych odbywało się z urządzeń mobilnych, a w 2022 tutaj mamy tablety, tu mamy smartfony, było już to 87%, czyli prawie 9 na 10 wizyt. No i też tutaj mamy wyniki badań polskich, które pokazują, że ta pornografia internetowa cały czas jest jeszcze bardziej popularna wśród mężczyzn niż kobiet w Polsce. Natomiast wiemy, że już w niektórych krajach się to zmienia. Serwisy pornograficzne tworzą treści coraz bardziej związane z preferencjami kobiet. Na przykład na Filipinach już ponad połowa użytkowników pornografii to kobiety, w Kolumbii połowa, w Argentynie prawie połowa. Z roku na rok po prostu ten odsetek kobiet korzystających z pornografii wzrasta. Badania mózgu też pokazują, że jeśli dobrze te bodźce są dobrane, te treści, to pornografia jest tak samo pobudzająca dla mężczyzn i dla kobiet, tylko właśnie ważne jest, co tam jest przedstawiane w tych filmach, czy jest to zgodne z preferencjami jednej i drugiej płci. Ten łatwy dostęp ma też swoje poważniejsze konsekwencje.
Jedną z nich jest to, że coraz częściej osoby niepełnoletnie korzystają z pornografii. W Polsce około 25% dzieci w wieku od 7 do 12 roku życia przynajmniej raz w miesiącu wchodzi na strony z pornografią, mimo że teoretycznie jest ona dostępna od 18 roku życia. No i to wszystko powoduje też falę różnego rodzaju pytań, czy pornografia może być uzależniająca, czy może jakoś zmieniać funkcjonowanie mózgu, jak wpływa na seksualność. Tych pytań jest bardzo dużo. Powstają również, powstały filmy wielkometrażowe, takie jak na przykład Wstyd Stephena McQueena, bardzo polecam, pokazujący problem nałogowego korzystania z pornografii, czy Don John, bardziej komediowa wersja tego problemu, pokazująca też właśnie problemy z takim kompulsywnym sięganiem po pornografię. No i też całe akcje różnego rodzaju rządów, jak na przykład We Protect w Wielkiej Brytanii, które mają na celu też wprowadzenie jakichś rozwiązań weryfikujących wiek użytkowników pornografii, tak żeby dziesięciolatkowie rzadziej po nią sięgali albo nie sięgali w ogóle. No i w niektórych krajach, tak jak na przykład w Stanach Zjednoczonych, niektóre ze Stanów ogłosiły pornografię w ogóle jakimś problemem zdrowia publicznego, niektóre epidemią, no ale kilka lat później przyszła epidemia koronawirusa i deklarowanie pornografii jako epidemii poszło trochę pod stawkę. Natomiast społeczeństwo rzeczywiście zadawało dosyć ważne pytania, czy pornografia może uzależniać, podobnie jak hazard czy używki. Jeśli tak, to czy każdego, czy tylko niektórych? No i co zmienia się w mózgu osoby, która traci kontrolę nad pornografią? Jak możemy skutecznie pomóc takiej osobie, czy możemy te zmiany jakoś odwrócić? I to są takie pytania, które my jako naukowcy też wzięliśmy na warsztat, wykorzystując metody neuronauki, badań mózgu, po to, żeby właśnie odpowiedzieć na nie w sposób bardziej jednoznaczny niż do tej pory inni naukowcy to robili. Na świecie funkcjonowały do niedawna dwie klasyfikacje zaburzeń, ICD-10, teraz już jest nowa wersja 11, i DSM-5, też już jest nowa wersja zrewidowana. I w żadnej z tych klasyfikacji do zeszłego roku nie było czegoś takiego jak problemowe korzystanie z pornografii czy jakieś kompulsywne inne zachowania seksualne. Mimo 25 lat badań nie udało się tych rzeczy do zeszłego roku w tych klasyfikacjach zawrzeć, dlatego że po prostu większość tych wyników badań, które wcześniej były prowadzone, nie były konkluzywne, a nie były, ponieważ mało kto zaglądał do tego, co się dzieje w mózgu. No i my w projekcie hiperseksualność.pl oraz w międzynarodowej wersji tego projektu postanowiliśmy właśnie to wszystko sprawdzić. I tutaj dziękuję wszystkim uczestnikom naszych badań. Jeśli ktoś z Państwa, kto to ogląda, brał udział w naszych badaniach, to bardzo dziękuję. Jeśli ktoś chce wziąć udział w aktualnie prowadzonych badaniach, to tutaj jest link. Będzie też jeszcze podany na końcu prezentacji. Wystarczy wejść, wypełnić ankietę i można wtedy wziąć udział w badaniach prowadzonych też w Polsce aktualnie. Dzięki tym badaniom w zeszłym roku Światowa Organizacja Zdrowia rozpoznała kompulsywne zachowania seksualne jako nowe zaburzenie. Jak one są definiowane? Definiowane są w taki sposób, że jeśli ktoś doświadcza takiego uporczywego schematu radzenia sobie ze swoimi zachowaniami seksualnymi, na przykład sięganiem po pornografię, których nie jest już w stanie kontrolować, mimo wielu prób ograniczania tego sięgania po pornografię, regulowania czasu, kiedy, ile czasu korzysta, no to to już jest jakby pierwsze takie kryterium problemu. Drugie to to, że korzystanie z pornografii stało się centralnym punktem życia danej osoby. Cały czas tylko właśnie o tym myśli albo bardzo często próbuje planować różne inne czynności pod to ustawia i tak dalej. To wszystko prowadzi do odczuwania znacznego stresu i upośledzenia funkcjonowania w ważnych obszarach życia, takich jak na przykład edukacja, życie rodzinne, znajomości, przyjaźnie, dbanie o różne inne swoje pasje i tak dalej, czy na przykład życie zawodowe. Mimo negatywnych konsekwencji, czyli tego, że ktoś zawala swoją pracę, sypią mu się relacje, no nie jest w stanie dalej zrezygnować czy ograniczyć tego
problemowego korzystania z pornografii. No i nawet jeśli to już nie przynosi takiej satysfakcji jak wcześniej, albo w ogóle już jest brak satysfakcji z tych zachowań, dalej dana osoba kontynuuje te zachowania. To co ważne, taki schemat musi się utrzymać minimum przez 6 miesięcy. Nie wystarczy, że to jest coś, co się pojawiło w ciągu ostatniego tygodnia czy dwóch. Czasem takie rzeczy mogą się pojawić pod wpływem różnego rodzaju leków czy substancji. No i też ważne jest, że nie mamy do czynienia tylko i wyłącznie z jakimś negatywnym samopoczuciem w związku z rozbieżnością między czyimiś normami moralnymi bądź przekonaniami religijnymi, a zachowaniami seksualnymi. Muszą wystąpić te czynniki tutaj wymienione powyżej. No i teraz tak, jakie najczęściej problemowe zachowania ludzie mają, ci, którzy szukają pomocy w związku z tym? Zdecydowana większość boryka się z taką utratą kontroli nad problemem korzystania z pornografii i masturbacją przy pornografii. Część osób angażuje się w ryzykowne zachowania seksualne albo płatne zachowania seksualne w sposób niekontrolowany. No i najczęściej doświadczane problemy to jest spadek nastroju, rozpad ważnych relacji społecznych, najczęściej związków rodzinnych, relacji, trudności właśnie rodzinne, bądź trudności zawodowe. Teraz pierwsze pytanie. Czy to na poziomie mózgu przypomina innego rodzaju nałogi, zwłaszcza uzależnienia od substancji? Żeby to sprawdzić, możemy spojrzeć na to, jak mózg funkcjonuje. I tutaj możemy wykorzystać funkcjonalny rezonans magnetyczny, albo możemy spojrzeć na strukturę mózgu, czyli jak ten mózg wygląda. I tutaj wykorzystujemy po prostu rezonans magnetyczny i inne metody analizy tej struktury mózgu. Jak to powinno działać w mózgu takim prawidłowym? Mamy w mózgu wiele różnych ośrodków, które w jakiś sposób się ze sobą komunikują, no i czasami też ze sobą konkurują. Jeśli chodzi o utrzymywanie kontroli nad naszym zachowaniem, to tutaj ważne są takie ośrodki, które działają w sposób motywujący, są odpowiedzialne za na przykład wyrzut dopaminy, jak brzuszne prążkowie, oraz kora czołowa, która jest w stanie kontrolować nasze długoterminowe cele. I ta komunikacja przypomina trochę takie siłowanie się na ręce. Jeśli pojawi się to jakiś bodziec apetytywny, czyli coś, na co mamy ochotę, coś, co wzbudza naszą impulsywność, na przykład jesteśmy na diecie, a wtedy zazwyczaj mamy wielką ochotę, żeby sięgnąć po coś słodkiego, po jakieś łakocie, wtedy brzuszne prążkowie reaguje wyrzutem dopaminy na widok czegoś właśnie słodkiego, a kora czołowa jest w stanie przypomnieć nam: słuchaj, słuchaj, przecież chcesz dobrze wyglądać, za 2 tygodnie jest wesele tam, nie wiem, twojego brata czy siostrzeńca, albo zaczynają się wakacje i trzeba będzie wskoczyć w kostium kąpielowy. Na pewno chcesz zjeść to ciastko, ale to nie będzie dla ciebie dobre. No i odzyskujemy kontrolę, wszystko działa dosyć sprawnie. Teraz, co dzieje się u osób, które mają podatność na różnego rodzaju uzależnienia? Tutaj porównaliśmy osoby z kompulsywnymi zachowaniami seksualnymi, głównie z problemem związanym z korzystaniem z pornografią, z osobami uzależnionymi od alkoholu i od hazardu oraz osobami, które nie mają żadnych nałogów. No i sprawdziliśmy, jak ta struktura mózgu wygląda. Okazuje się, że w przypadku każdej z tych grup, zarówno osób kompulsywnie korzystających z pornografii, jak i osób uzależnionych od alkoholu i hazardu, mamy do czynienia z mniejszą ilością substancji szarej, czyli ilością neuronów w korze przedczołowej. Więc można powiedzieć, że prawdopodobnie już na starcie te osoby mają mniejszą zdolność kontrolowania różnego rodzaju impulsów. Więc łatwiej jest im ulegać właśnie takim zachciankom w sposób niekontrolowany. Dodatkowo osoby, które w nałogowy sposób sięgają po pornografię, w taki kompulsywny, w porównaniu do tych osób, które oglądają pornografię, ale nie wymyka im się to spod kontroli, mają też mniej tej substancji szarej w takiej strukturze mózgu nazywanej przednim zakrętem obręczy. I to jest związane bezpośrednio z ilością tych symptomów, czyli ze skalą utraty kontroli nad korzystaniem z pornografii. Ten obszar mózgu odpowiada za monitorowanie naszych zachowań, czyli za to taką możliwość uczenia się też na własnych błędach.
Jeśli wiem, że skorzystam, znowu wsiądę do komputera i zacznę oglądać pornografię, no to prawdopodobnie nie skończy się to na 15 minutach, tylko znowu się wymknie spod kontroli, będzie trwało, nie wiem, godzinę, spóźnię się na zajęcia na uczelnię albo do pracy, albo znowu nie odbiorę dziecka z przedszkola na czas. No to dzięki temu ośrodkowi, jeśli on sprawnie działa, jesteśmy w stanie po paru takich błędach nauczyć się, że nie warto pewnej rzeczy robić, trzeba zmienić strategię działania. Natomiast no tutaj działa to niestety słabiej. Więc mamy kolejną strukturę, która u tych osób po prostu nie funkcjonuje, znaczy wygląda inaczej, więc prawdopodobnie też działa słabiej. No i teraz można zadać pytanie, co jest przyczyną, a co jest skutkiem, tak? Czyli co było pierwsze, kurczak czy jajko? W tym przypadku zmian strukturalnych prawdopodobnie te zmiany są czymś, co występuje wcześniej i predysponuje do rozwoju nałogowych zachowań. I to mogą być prawdopodobnie nie tylko zachowania nałogowe seksualne, ale też różnego rodzaju inne, w zależności od tego, na co ktoś trafił we wczesnych okresach rozwoju, życia i tak dalej. No i wiemy też ze zbadań takich podłużnych prowadzonych na dzieciach i młodzieży, że ta kora przedczołowa odpowiedzialna za kontrolę rozwija się najdłużej w mózgu, nawet do 21-23 roku życia, u mężczyzn trochę dłużej niż u kobiet, więc ta zdolność kontrolowania naszych zachowań, też oceny ryzyka, no nas czasem po prostu przychodzi. Więc jeśli ktoś wcześniej ma ekspozycję na używki, czy właśnie na pornografię, albo hazard, prawdopodobnie też będzie mógł mieć mniejszą zdolność kontrolowania tego. No i to też może zwrotnie wpływać na rozwój tej kory, o tym jeszcze się musimy dowiedzieć z badań podłużnych, jak to dokładnie działa. No ale dlatego tak zdroworozsądkowo ograniczamy dostęp do różnych używek. W Stanach Zjednoczonych alkohol jest dostępny od 21 roku życia. Różnego rodzaju filmy czy gry z przemocą na przykład, czy z elementami hazardu też mają swoje ograniczenia wiekowe. No a pornografia teoretycznie jest dostępna od 18 roku życia. No ale w praktyce wiemy, jak to wygląda. Wystarczy kliknąć po prostu, że się ma te 18 lat i można na tę stronę z pornografią bez problemu wejść. No i być może jest tak, że właśnie przez tę łatwą dostępność, no to te osoby, które niekoniecznie mają jakieś deficyty mocne w korze przedczołowej, ale po prostu są młode, jeszcze ta kora nie jest rozwinięta, też będą rozwijały takie nałogowe zachowania. Ok, spójrzmy teraz na funkcjonowanie mózgu. Jak ono wygląda? Tutaj możecie się Państwo zastanowić, ile widzicie ciał w tym mózgu. Jeśli ktoś z Państwa widzi więcej niż 3, to znaczy, że mieliście dobrą noc wczoraj. Nie, żartuję oczywiście, to nie jest żaden test projekcyjny. To jest po prostu logo naszego projektu. Natomiast jeśli spojrzymy sobie na funkcjonowanie mózgu, to tradycyjnie w nałogach było ono badane za pomocą takiego zadania na odroczoną nagrodę. I tutaj pokazujemy zazwyczaj jakąś wskazówkę. W tym przypadku ta wskazówka zapowiada możliwość wygrania pieniędzy. Potem uczestnik badania czeka kilka sekund, a następnie pokazujemy jakieś proste zadanie. W tym przypadku jest to albo kwadrat, albo trójkąt wyświetlony na ekranie. Jeśli ktoś zobaczył kwadrat, to musi szybko kliknąć lewy przycisk, jeśli trójkąt, to szybko prawy przycisk. Jeśli zrobi to szybko i poprawnie, to wygrywa jakąś drobną sumę pieniędzy, którą dostaje w gotówce zaraz po badaniu. Te sumy się kumulują, więc można w sumie wygrać bardzo dużo. I teraz to badanie, robimy to zadanie w skanerze. My w naszych badaniach wprowadziliśmy dodatkowe warunki, czyli jeszcze poza możliwością wygrywania pieniędzy, wprowadziliśmy tam możliwość wygrywania też obrazków pornograficznych albo erotycznych. Więc mamy też wskazówkę, okres oczekiwania, zadanie, no i na końcu pojawia się jakaś nagroda. Jest też próba kontrolna, w której uczestnik od razu wie, że nic nie wygra, a na końcu pojawia się po prostu taki szum. Dzięki temu możemy mierzyć motywację na te wskazówki, jak one wzmagają uwagę naszą, jak wpływają na zachowanie, no i co się dzieje w mózgu, jak już się pojawi ta nagroda. W takim schemacie badawczym możemy zadać kilka pytań. Pytanie pierwsze, jak zadziała
zareaguje mózg osoby, która na przykład ma problemy z pornografią. Czy w odpowiedzi na bodźce erotyczne lub pornograficzne ta reakcja będzie silniejsza niż u osoby, która korzysta z pornografii tylko rekreacyjnie, nigdy nie ma z nią problemów. Czy ta odpowiedź będzie silniejsza niż odpowiedź na pieniądze na przykład? To są takie pytania, które ludzie wcześniej zadawali przez 25 lat i nikt na nie nie odpowiedział. Możemy też zadać pytanie, co się dzieje w mózgu w momencie, kiedy widzi tą wskazówkę. Czy w ogóle jest jakaś silniejsza odpowiedź na wskazówki na przykład erotyczne niż pieniężne u osób, które mają problemy z pornografią w stosunku do tych, które nie mają takich trudności. Możemy też zapytać, co dzieje się z tym zachowaniem, czy ktoś będzie reagował szybciej na pieniądze, czy na możliwość zobaczenia bodźców erotycznych. No i te wszystkie pytania oczywiście zadaliśmy i spojrzeliśmy, co się dzieje w mózgu osób, które korzystają z pornografii w sposób rekreacyjny, czy nie mają z tym problemów. To są te takie kreskowane paski, osoby kontrolne oraz pacjentów, czyli osób, które szukały pomocy w związku z takim nałogowym korzystaniem z pornografii, które spełniały te kryteria kompulsywnych zachowań seksualnych, to są te pełne słupki. No i teraz jeśli spojrzymy sobie na tą fazę nagrody, czyli w momencie, kiedy ktoś widzi to, że wygrał pieniądze, to widać, że tu nie ma w ogóle różnic w reaktywności tego układu dopaminergicznego między obydwoma grupami. Również nie ma różnic żadnych istotnych w reaktywności na bodźce erotyczne. No i okazuje się, że właśnie te dwie grupy zupełnie się nie różnią, że tak naprawdę ten mózg reaguje tak samo na bodźce erotyczne, tak samo na pieniądze. Więc w związku z tym, gdzie jest ta różnica? Ta różnica jest w reakcji na wskazówkę, czyli tutaj ten bodziec, który zapowiada, że coś możemy zobaczyć, że coś możemy wygrać. I tutaj obydwie grupy nie różniły się, pacjenci nie różniły się od osób kontrolnych, jeśli chodzi o reaktywność na wskazówki zapowiadające nagrody pieniężne, ale ta różnica już była bardzo widoczna w przypadku, gdy wskazówka zapowiadała możliwość zobaczenia obrazka erotycznego bądź pornograficznego. I to jest taki schemat, który jest bardzo widoczny w różnego rodzaju zachowaniach nałogowych, uzależnieniach od substancji, od hazardu, czyli od gier komputerowych również, czyli to jest ta reaktywność na wskazówki. Co ona oznacza? Ona oznacza nie mniej, nie więcej jak to, że właśnie to brzuszne proszkowie, które było nadreaktywne, zaczyna bardzo silnie reagować na to wszystko, co skojarzyło nam się z przedmiotem naszego nałogu. Ta wskazówka zaczyna nabywać takich właściwości bardzo pobudzających. Trochę jest jak pierwsza kropla krwi dla rekina, pirani czy wampira. Po prostu w momencie, kiedy się pojawi, układ dopaminergiczny wyrzuca dopaminę po to, żeby nas zmotywować, żeby już przewinąć całą tą taśmę do końca i dojść do nagrody. W przypadku zachowań seksualnych doprowadzić do orgazmu poprzez oglądanie pornografii, masturbację na przykład i tak dalej. I widzimy, że jeśli spojrzymy sobie na to zachowanie, czyli czas reakcji w naszym zadaniu, no to obydwie grupy nie różnią się, jeśli mamy próbę kontrolną, reagują wolno, nie są bardzo zmotywowane, żeby coś dostać, reagują potem znacznie szybciej, jeśli można wygrać pieniądze, natomiast nie różnią się od siebie. Natomiast jeśli można zobaczyć bodziec erotyczny, to grupa pacjentów z kompulsywnymi zachowaniami seksualnymi, nałogowo korzystających z pornografii, reaguje znacznie szybciej niż osoby kontrolne, reaguje też troszeczkę szybciej niż na możliwość wygrania pieniędzy. I to się przekłada właśnie, też jest związane z tą reaktywnością brzusznego prążkowia, które wyrzuca po prostu dopaminę, motywuje do tego, żeby jak najszybciej zadziałać i tą pornografię zobaczyć, zdobyć i tak dalej. Czyli to się przekłada bezpośrednio też na aktywację kory ruchowej, na konkretny program działania. No i tutaj możemy właśnie na to spojrzeć w taki sposób, że te różnego rodzaju wskazówki w naszym zadaniu, to były te proste bodźce, one motywują bezpośrednio do sięgania po pornografię. I to nie jest kwestia różnic w tym, jak bardzo ta pornografia
oddziaływuje na mózg danej osoby, czyli czy ktoś bardziej ją lubi, czy nie, czy pobudza mocniej, czy nie, ale to jest bardziej właśnie ta reaktywność związana na to wszystko, co się z tą pornografią skojarzyło. Nazywamy ten proces hipersensytyzacją i on jest obecny we wszystkich uzależnieniach. No i teraz jeśli spojrzymy na wskazówki z naszego badania, no to one są takie mało pobudzające. To jest po prostu piktogram, który właściwie nie ma żadnych właściwości erotycznych albo znaczek takiego dolara. Natomiast widać, że w ciągu kilkunastu minut w skanerze uczestnicy naszych badań są w stanie bardzo szybko skojarzyć, że to jest właśnie szansa na wygranie jakiejś nagrody. Jak to się dzieje? Dzieje się to w mechanizmie warunkowania klasycznego, czyli to jest taki mechanizm, który Pawłow opisał już bardzo dawno temu, gdzie na przykładzie psa pokazał, że mając nagrodę, taką bezwarunkową, w tym przypadku jedzenie, w przypadku naszych badań to jest nagroda seksualna, możemy tą nagrodę skojarzyć z bodźcem zupełnie neutralnym początkowo, czyli na przykład dźwiękiem dzwonka. No i normalnie jedzenie u psa wywołuje ślinienie się, natomiast po wielokrotnym sparowaniu dźwięk dzwonka, który nie wywoływał żadnych reakcji, też zaczyna wywoływać reakcję bezwarunkową, czyli również ślinienie się. To się dzieje dzięki dopaminie w mózgu i właśnie dzięki takim strukturom jak na przykład brzuszne prążkowie czy grzbietowo-boczna kora, przepraszam, czy przedczołowa kora oczodołowa. I ta kora oczodołowa, ona ma też swoje różne sekcje, na przykład sekcja tylna jest ewolucyjnie starsza, odpowiada za uczenie się wszystkiego, co jest skojarzone z nagrodami pierwotnymi, takimi jak jedzenie czy seks. W przypadku seksu właśnie orgazm jest nagrodą, w przypadku jedzenia no to uczucie sytości, a sekcja przednia tej kory oczodołowej jest ewolucyjnie młoda, odpowiada za nagrody drugorzędowe, takie ewolucyjnie właściwie niewystępujące, stworzone bardziej przez naszą kulturę, czyli na przykład za pieniądze, lajki na Facebooku, status społeczny i tak dalej. Więc możemy się dzięki tej korze nauczyć, że mając pieniądze, jesteśmy w stanie sobie na przykład kupić jedzenie albo seks w niektórych warunkach. Ale też jesteśmy w stanie bardziej niż psy Pawłowa uczyć się takich wielopoziomowych skojarzeń i zależności. I możemy się też nauczyć właściwie od małego, że jeśli, nie wiem, odwiedza nas dziadek i będziemy dla niego mili, to da nam pieniądze, a za to możemy sobie kupić jakieś łakocie. Więc uczymy się też, że wskazówką pieniędzy jest dziadek, a pieniądze dają nam łakocie. Po pewnym czasie pieniądze same w sobie zaczynają być nagrodą dzięki tej korze. Inne zwierzęta nie mają tej kory, więc nie są w stanie się nauczyć wartości abstrakcyjnych rzeczy, takich jak pieniądze. A my jesteśmy w stanie takie wielopoziomowe asocjacje robić. Tak samo jesteśmy w stanie się nauczyć, że okej, oglądając pornografię będziemy w stanie osiągnąć orgazm szybciej, albo częściej, albo silniejszy. No i też uczymy się, że są różne wskazówki, które nas mogą do tej pornografii prowadzić. Na przykład to, że jesteśmy sami w domu. O, mój kot się nauczył, że jak będzie mi przeszkadzał, to zawsze go pogłaszczę i co chwilę teraz tutaj przychodzi i miauczy, więc jak go Państwo słyszycie, to on też właśnie dzięki warunkowaniu opanował, jak swoje nagrody dostawać. Dobra, wracając z powrotem do prezentacji. To, co się dzieje w mózgu osób z problemowym korzystaniem z pornografii, to to, że te funkcje związane z pornografią, z erotyką, z zachowaniami seksualnymi zaczynają też coraz bardziej przejmować tą korę przednią, oczodołową. No i te osoby coraz mniej po prostu dbają o różnego rodzaju inne nagrody i przyjemności w życiu, a za to uczą się co jak największej liczby skojarzeń różnych rzeczy z erotyką. I to też pokazaliśmy w naszych badaniach. Tych obszarów odpowiedzialnych za dopaminę, za uczenie się tych skojarzeń w mózgu jest bardzo wiele. Tutaj mamy akurat mózg szczura, gdzie to jest bardzo dobrze zmapowane. Wszystkie te zielone rzeczy to są właśnie te obszary. My głównie patrzyliśmy na brzuszne prążkowie,
i na Czadołową. Natomiast tam jest jeszcze kilka innych różnych obszarów, na które można spojrzeć. No i też są te czerwone tutaj kropki, które widać. To są takie obszary, które odpowiadają bezpośrednio już za nagrodę, za samą przyjemność, czyli za to, co się dzieje podczas oglądania czy podczas orgazmu. Tam akurat nie widzimy różnic. Natomiast za tą przyjemność w mózgu odpowiadają endorfiny. One się właśnie będą wydzielały podczas orgazmu. Z czasem w niektórych uzależnieniach ta przyjemność spada, natomiast zawsze rośnie ta ilość, ta chęć pozyskania tej dopaminy, ilość wydzielanej dopaminy i ta chęć właśnie dążenia do zdobycia tych nagród, mimo że nie są one w pewnym momencie już tak przyjemne. Ok, więc zobaczmy, jak to działa w przypadku osób, które mają problemy z pornografią. Tutaj tymi wskazówkami, których dana osoba się uczy, może być już w pewnym momencie wszystko. To może być to, że zostaje sam na sam z komputerem, albo w domu, albo w biurze. Jeśli wiele razy oglądają pornografię w takim kontekście, no to sam ten kontekst już może być wskazówką. To mogą być różnego rodzaju stany emocjonalne, na przykład poczucie złości, samotności, smutku. To może być też, nie wiem, lęk, stres. No wszystko może stać się taką wskazówką. Dla niektórych fotel, w którym siedzą, od razu zaczyna wzbudzać chęć sięgnięcia po pornografię i tak dalej. No i staje się to bardzo utrwalony mechanizm. I w momencie, kiedy tych wskazówek jest bardzo dużo, no to ta zdolność utrzymania kontroli nad zachowaniem jest już bardzo mała. I tutaj widać trochę ten dramat na przykładzie takich badań na zwierzętach, akurat nie dotyczących pornografii, tylko tutaj nagrodą jest jedzenie. Co się może wydarzyć z takim właśnie warunkowaniem, które poszło w złą stronę? W tym badaniu akurat warunkowano gołębie, które, żeby dostać jedzenie po prawej stronie tej klatki, musiały przejść na lewą stronę i dziobnąć guzik ze światełkiem, czyli za każdym razem, gdy pojawiało się światełko, była to wskazówka, że za chwilę pojawi się jedzenie. No i gołąb musiał przejść, dziobnąć i wtedy mógł dostać jedzenie. Natomiast po dwóch dniach takiego treningu każdy z gołębi dostawał już jedzenie dokładnie w tym samym momencie, kiedy pojawiało się światełko, więc wcale nie musiał tutaj chodzić i dziobać. Wystarczyło, że mógł po prostu od razu sięgnąć po jedzenie. Co więcej, to jedzenie było dostępne tam tylko przez około 2 sekundy, więc jeśli gołąb szedł, żeby dziobnąć ten przycisk dalej, no to nie był w stanie zdążyć po jedzenie, czyli zawsze praktycznie zostawał głodny. No i okazuje się, że część z tych gołębi w tym badaniu z lat 70. w ogóle nie była w stanie zmienić reguły swojego działania. Czyli pomimo tego, że mogło sięgnąć po jedzenie od razu, cały czas chodziła do tego przycisku i praktycznie cały czas była głodna. I to pokazuje taki dramat właśnie już w uzależnieniu niemożliwości zmiany zachowania, ciągłego jakby dążenia za różnymi wskazówkami. W przypadku szczurów widać to też bardzo wyraźnie. Mamy dwa rodzaje właściwie szczurów. Część to są takie szczury, które zawsze będą dbały o tą nagrodę, czyli jak się nauczą, że trzeba nacisnąć dźwignię, żeby dostać jedzenie, a potem mogą dostać jedzenie bez naciskania dźwigni, to dosyć szybko się są w stanie tego przeuczyć i zawsze po prostu zmienią zachowanie tak, żeby dostać nagrodę. I są szczury, które nazywamy sign trackerami, które będą się bardzo przywiązywały do wskazówki i w pewnym momencie zupełnie zapominają o nagrodzie. Ich układ dopaminergiczny też zaczyna słabiej reagować na te nagrody, a bardzo silnie reaguje na wskazówki i sama wskazówka zaczyna być tym, co jest bardzo atrakcyjne. I tak właśnie się często dzieje u osób rozwijających różnego rodzaju nałogi, między innymi u osób z problematycznym korzystaniem z pornografii. Pytanie, co możemy z tym zrobić? Żeby sprawdzić, czy jakieś rodzaje oddziaływań terapeutycznych są skuteczne, możemy podjąć kilka różnych działań. Jedno to jest takie kliniczne studium przypadku, zobaczyć, co pomaga poszczególnym pacjentom. I tutaj mieliśmy kilka takich obserwacji, że część tych osób, które mają problemowe korzystanie z pornografii, zmagają się z nim, pomagają takie substancje, które blokują te opioidy w mózgu, czyli takie właśnie
endorfiny na przykład. I taką substancją jest naltrekson. Mieliśmy też obserwacje, że pomagają leki z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny. To są takie leki, które obniżają poziom lęku, też obniżają poziom depresyjności, pozwalają troszeczkę lepiej kontrolować emocje, radzić sobie z nimi. I tutaj też obniża się poziom korzystania problemowego z pornografii u tych osób, które takie leki brały. Więc zrobiliśmy parę takich studiów przypadków. No i zaobserwowaliśmy, też koledzy z Szwecji zaobserwowali, nawet na większych grupach, że rzeczywiście takie leki mogą pomagać. Następnym takim krokiem, które można zrobić, no to są takie otwarte badania kliniczne, pilotażowe. I tutaj właśnie koledzy ze Szwecji zastosowali jeden z tych leków na grupie kilkunastu osób, też ze Stanów Zjednoczonych drugi z tych leków na grupie kilkunastu osób. No i to zaczęło rzeczywiście przynosić rezultaty dla części tych pacjentów, którzy borykali się, zmagali się z problemem korzystania z pornografii. Natomiast żeby rzeczywiście sprawdzić, czy coś działa, czy nie, no to potrzebujemy takich randomizowanych prób klinicznych. I tutaj przeprowadziliśmy takie badanie, gdzie sprawdziliśmy w skanerze rezonansu, jak wygląda ta reaktywność na wskazówki. Następnie przez 5 miesięcy uczestnicy badania dostawali albo placebo, albo lek z grupy tych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny, albo z naltrekson, czyli inhibitorów opioidowych, bądź właśnie jeden z tych trzech leków. No i po 5 miesiącach jeszcze raz wykonywaliśmy pomiar w rezonansie magnetycznym. No i tutaj okazało się, że każdy z tych trzech substancji, również placebo, obniża nasilenie tego problemowego korzystania z pornografii i kompulsywnych zachowań seksualnych dosyć skutecznie. Natomiast jeśli spojrzymy do mózgu, no to tutaj widać, że w porównaniu do placebo te leki, zwłaszcza z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny, one odwracają tą nadaktywność, tą hiperaktywność w okolicach brzusznego prążkowia, w tych obszarach odpowiedzialnych za wyrzut dopaminy. I tutaj ta żółta kropka to jest siła tego, jak bardzo się to wszystko odwróciło po 5 miesiącach. Więc można powiedzieć, że za pomocą niektórych substancji farmakologicznych jesteśmy w stanie zmniejszyć tą hipersensytyzację i rzeczywiście części osób pomóc, prawdopodobnie za pomocą właśnie psychoterapii czy treningów mindfulness też jesteśmy w stanie to zrobić. Też mamy już badania wykonane pokazujące efektywność tego rodzaju oddziaływań. Więc podsumowując, mamy pewne podobieństwa pomiędzy kompulsywnymi zachowaniami seksualnymi i innymi rodzajami uzależnień i na poziomie funkcjonowania mózgu jest to zwiększona wrażliwość na wskazówki bodźców erotycznych. W przypadku kompulsywnych zachowań seksualnych jest to wspólny mechanizm z innymi uzależnieniami. W przypadku struktury mózgu widzimy podobne zmiany w wolumetrii, czyli w ilości tej substancji szarej, które są właśnie, jest tam mniej tej substancji szarej w zakręcie obręczy, odpowiedzialne za monitorowanie swoich błędów, uczenie się na błędach i w korze oczodołowej. I też podobne zmiany widzimy w uzależnieniu od alkoholu, uzależnieniu od hazardu. Natomiast czy rzeczywiście to wszystko wygląda tak samo u każdej osoby, która zmaga się z problemowym korzystaniem z pornografii? Niekoniecznie. Wiemy, że część osób, które szuka pomocy w związku z problemowym korzystaniem z pornografii, niekoniecznie ma bardzo silne nasilenie różnego rodzaju negatywnych konsekwencji w swoim życiu. Czasem po prostu jest to taki problem wynikający z dużego poczucia dyskomfortu, też z różnego rodzaju stanów emocjonalnych, depresyjnych na przykład, wynikających z tego, że ktoś po prostu angażuje się w zachowania niezgodne z jego przekonaniami moralnymi czy religijnymi. Czyli na przykład wierzy, że w ogóle nie powinien sięgać po pornografię, a raz na parę tygodni po nią sięga i tak dalej. Więc jeśli sobie spojrzymy, jak w ogóle wygląda częstotliwość korzystania z pornografii wśród osób, które szukają pomocy,
No to możemy zauważyć, że tam są takie dwa ważne wymiary. To, jak często ktoś sięga po pornografię i z niej korzysta, ile czasu na nią poświęca, oraz drugi wymiar, jak silnych negatywnych konsekwencji doświadcza w swoim życiu w związku z tym, czyli jak często traci nad tym kontrolę, czy zawala różne rzeczy przez korzystanie z pornografii, czy nie, i tak dalej. No i tutaj mamy dużą grupę osób, które będą same z siebie po prostu deklarowały, że ma problem z pornografią. Zazwyczaj są to osoby, które korzystają ponad średnią z pornografii, czyli częściej niż przeciętnie, ale też są osoby, które korzystają rzadziej z pornografii niż przeciętna w danej populacji, ale przeważnie właśnie mają te doświadczenia negatywnych konsekwencji w swoim życiu. No i część osób spełnia te kryteria Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące kompulsywnych zachowań seksualnych, część nie. A te osoby, które brały udział w naszych badaniach, zazwyczaj spełniają prawie wszystkie z tych kryteriów, czyli rzeczywiście mają bardzo dużo tych negatywnych konsekwencji w swoim życiu. Czyli te mechanizmy, które pokazałem do tej pory, mózgowe, dotyczą głównie tych osób, które rzeczywiście mają dużo tych konsekwencji, no ale też są takie osoby, które mają mało konsekwencji i rzadko korzystają, ale dalej doświadczają tego jako problemu. I co tam się dzieje w przypadku tych osób? U nich zazwyczaj mamy do czynienia z taką niespójnością moralną i tutaj wtedy mówimy o tym, że te zachowania, które dana osoba przejawia, nie pokrywają się idealnie z przekonaniami, które dana osoba ma. Czyli jeśli wierzę, że w ogóle nie powinienem sięgać po pornografię, a co jakiś czas po nią sięgam, no to pojawia się wtedy dysonans. I ten dysonans prowadzi do moralnej niespójności, do różnego rodzaju dylematów, niepokojów. No i często w przypadku osób, zwłaszcza w Polsce, religijnych, no to mamy taki schemat, że pojawia się jakaś potrzeba seksualna, za nią idzie oglądanie pornografii, masturbacja, pojawiają się wyrzuty sumienia na przykład, wtedy zwiększa się jeszcze bardziej napięcie. Jak się zwiększa napięcie, no to co się dzieje? Jeśli napięcie radziła sobie dana osoba z napięciem poprzez pornografię i masturbację, no to sięgnie jeszcze raz po pornografię i masturbację, żeby to napięcie rozładować. Wtedy jest jeszcze więcej wyrzutów sumienia, jeszcze większe napięcie. No i wtedy czasami można rozładować to napięcie właśnie przez różnego rodzaju praktyki religijne, na przykład spowiedź. Wtedy napięcie spada. Wtedy można utrzymać abstynencję przez jakiś czas od zachowań seksualnych. No ale po jakimś czasie znowu pojawi się potrzeba seksualna i pojawiają się takie błędne koła. I tutaj nie wiemy, czy w mózgu takiej osoby mamy do czynienia z takimi samymi zmianami, jak te, które pokazywałem wcześniej, czy nie. To jest coś, co pewnie będziemy próbowali zbadać w najbliższym czasie. Wiemy natomiast, że można tutaj pomóc bez leków, znacznie szybciej też za pomocą konsultacji psychologicznych, psychoterapii, czasem to jest kwestia 5-6 sesji, współpracy też z kierownikiem duchowym, spowiednikiem i tak dalej. Wygląda na to, że to jest jednak inny troszeczkę rodzaj nasilenia problemu, więc tak w sumie to może właśnie w mózgu też wyglądać inaczej, tych zmian tam może takich silnych nie być. Więc mamy przynajmniej dwa takie dwie duże podgrupy osób, które deklarują problemy z pornografią. Jedna to są te osoby, u których te mechanizmy uzależnieniowe rzeczywiście występują w mózgu i tam to jest głównie ta hipersensytyzacja. Druga grupa to są grupa osób, u których niekoniecznie te zmiany w mózgu muszą występować. Tutaj mówimy często o takiej moralnej niespójności jako głównym mechanizmie. Okej, więc podsumowując, kompulsywne zachowanie seksualne i problemowe korzystanie z pornografii może wiązać się z kilkoma różnymi mechanizmami w mózgu i takimi psychologicznymi, na przykład zwiększoną reaktywnością na różnego rodzaju wskazówki bodźców erotycznych, podniesionym poziomem lęku, obniżoną kontrolą. To wszystko ma swoje korelaty w mózgu, tam mogą też być różne współwystępujące trudności. Takie jak na przykład inne występujące uzależnienia, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, zaburzenia kontroli impulsów i tak dalej. Żeby skutecznie móc pomóc danej osobie, potrzebujemy móc diagnozować, jaki mechanizm u danej osoby działa, no i zaprojektować taką spersonalizowaną terapię,
No i aktualnie pracujemy nad tym, żeby właśnie takie metody personalizowane rozwijać i tworzyć. Więc nie ma jednego sposobu pomocy dla wszystkich. Wszystko zależy od tego, co tam w mózgu danej osoby się dzieje, jak wyglądają jej różne czynniki psychologiczne, środowiskowe, no i historia doświadczeń. No i też trafna identyfikacja tych indywidualnych czynników będzie pomagała w optymalizowaniu terapii w przyszłości. I odpowiadając na pytania z początku prezentacji, czy pornografia może uzależniać, podobnie jak hazard czy używki? Tak, niektóre osoby mają podobne zmiany w mózgu, więc może tak się dziać. Jeśli tak, to czy każdego, czy tylko niektórych? No tutaj prawdopodobnie trzeba mieć jakieś predyspozycje, żeby głęboko wejść w tą pornografię w taki sposób nałogowy. Większość osób, która korzysta z pornografii, nie doświadcza tych nałogowych symptomów. One dotykają tylko kilku do kilkunastu procent takich regularnych użytkowników, więc prawdopodobnie te predyspozycje trzeba mieć. Jeszcze cały czas potrzebujemy je lepiej zrozumieć. Co zmienia się w mózgu osoby, która traci kontrolę nad pornografią? Pojawia się hipersensytyzacja na różne wskazówki skojarzone z pornografią. No i jak można skutecznie pomóc takiej osobie? Potrzebna poprzez dobrą, indywidualnie dobraną psychoterapię i farmakoterapię. Chciałem podziękować też na końcu wszystkim osobom z zespołu naszego badawczego. Bez tej wspólnej pracy nie wiedzielibyśmy dzisiaj tego wszystkiego, co wiemy, no i też nie znalazłyby się te zaburzenia w klasyfikacji międzynarodowej chorób opublikowanej przez Światową Organizację Zdrowia w zeszłym roku. Jeśli ktoś z Państwa chce nam pomóc w badaniach, aktualnie rekrutujemy osoby uzależnione od alkoholu, gier komputerowych i mające problemy z pornografią. Szukamy też osób kontrolnych do naszych badań. Wystarczy wypełnić ankietę pod tym linkiem. Badania będą prowadzone przez cały bieżący rok i do połowy roku przyszłego, 2024, ale im szybciej Państwo nam pomogą, tym szybciej się dowiemy, co tam w mózgu się dzieje. I tutaj będziemy badali akurat za pomocą zastosowania EEG, jak ten mózg działa, więc można też się czegoś dowiedzieć o swoim mózgu z tych badań. No i też jeszcze parę zasobów. Jeśli ktoś się chce ze mną skontaktować, to można to zrobić przez stronę mateuszgola.pl. Jeśli ktoś chce sprawdzić, czy ma problem z pornografią, czy nie, to tu jest zupełnie bezpłatny też taki krótki kurs, który przygotowałem, Porn Detox, na stronie skuteczna-pomoc.pl. A jeśli ktoś z Państwa jest klinicystą, chciałby sięgnąć, skorzystać z testów diagnostycznych, które opracowaliśmy po polsku, to można je pobrać też bezpłatnie ze strony hiperseksualność.pl. Dziękuję bardzo i z przyjemnością odpowiem na wszystkie pytania, więc zapraszam do zadawania pytań. Dziękujemy panie profesorze za wykład. Dziękujemy również naszym widzom, którzy nas oglądają na żywo na naszym kanale Kopernikus. Na YouTube jest to 100 osób. Jeszcze kilkadziesiąt z tego, co widziałem, nas ogląda osób na Facebooku. I państwo, którzy oglądają nas na Facebooku i ci, którzy oglądają nas na YouTubie, mogą zadawać pytania. Mam podgląd na to, co się na krzaksie, czy na obu tych krzatach dzieje. Oglądają nas również widzowie, czy uczestnicy Tygodnia Mózgu w Katowicach na Uniwersytecie Śląskim, więc będziemy również dostawać pytania stamtąd. Pozdrawiamy wszystkich, którzy się w Katowicach zgromadzili właśnie na tym wydarzeniu. Ja zacznę od wyrażenia życzenia, które pojawiło się na krzaksie, gdy kot pana profesora był już słyszalny podczas wykładu, no to publiczność jednak domaga się, żeby go pokazać. O, właśnie się gdzieś schował, ale jak tylko przyjdzie, o już. No, to jak będzie okazja, to tak, musimy kota zobaczyć. Proszę bardzo, to jest Baster. No, jest. Baster, uśmiechnij się do Państwa. Dziękujemy również, tak, kotu za pierwszy uczestnictwo w wykładzie. Czekał na kolejne. A skoro mowa o kotach, ja ciekaw jestem, czy w tego typu badaniach, którymi się Pan zajmuje, nad uzależnieniami od pornografii, ale w ogóle nad, może ogólniej, nad jakimikolwiek uzależnieniami, na ile są przydatne w ogóle modele zwierzęce? Krótko mówiąc, czy na przykład można sobie wyobrazić
pornografii dla zwierząt i jakieś badania zwierząt uzależnionych od zwierzęcej pornografii. Czy to mogłoby nam cokolwiek powiedzieć na temat naszych zachowań, naszego działania mózgu i czy byłoby to w ogóle przydatne jakoś pod kątem terapeutycznym? Mhm. Bardzo dziękuję za to pytanie. Fantastyczne pytanie. Modele zwierzęce są kluczowe dla zrozumienia uzależnień i bez nich po prostu nie bylibyśmy w stanie postawić żadnej sensownej hipotezy z tych, które postawiliśmy. Praktycznie wszystkie hipotezy, które tutaj mamy, wynikały z modeli zwierzęcych, głównie z badań na myszach i szczurach. To, że rozumiemy właśnie, jak ten układ dopaminergiczny działa, że on motywuje do podążania za tymi wskazówkami, że w momencie, kiedy wskazówka się pojawi, no to ona sygnalizuje dużą szansę otrzymania jakiejś nagrody, przyjemności i ta motywacja właśnie jest związana z wyrzutem dopaminy. Pamiętajcie Państwo, że dopamina nie jest związana z przyjemnością sama w sobie, ona jest związana z tą motywacją, z dążeniem do nagrody. To wiemy z modeli zwierzęcych właśnie i też z najnowszych badań zespołu na przykład Kenta Berridge'a. Wiemy, że te wskazówki w momencie, kiedy one są ambiwalentne, czyli na przykład jeśli szczur naciskając dźwignię może dostać jedzenie, ale jednocześnie ta dźwignia go kopie prądem na przykład, czyli angażuje się w jakieś coś, co i daje mu przyjemność później, nagrodę i jest samo w sobie też awersyjne, że takiego rodzaju wskazówki na przykład mają jeszcze mocniejszą siłę warunkowania i uzależniania. Nie? Szybciej nabywają te takie wartości właśnie uzależniające. Teraz jak się to ma do pornografii? Tutaj możemy, nie wiemy jeszcze tego, to będziemy dopiero testować w najnowszych badaniach, ale możemy z dużym prawdopodobieństwem możemy przypuszczać, że jeśli dla kogoś pornografia ma i wartości takie pozytywne, przyjemne, i jednocześnie budzi jakiś dyskomfort, lęk na przykład i tak dalej, no to też łączy w sobie i te awersyjne i apetytywne właściwości, czyli może na przykład takie osoby szybciej też wciągać, uzależniać, nie? I to jest coś, czego bez modelu zwierzęcego byśmy nie wiedzieli. Natomiast czy jest pornografia dla zwierząt? Nie ma jeszcze. I to jest coś, nad czym też pracujemy z paroma naukowcami na świecie, na przykład Jimem Faustem, który aktualnie jest w Pradze, wcześniej pracował w Kanadzie. On próbuje na przykład stworzyć takie bodźce w badaniach na szczurach. No i tutaj na przykład pokazał już w ostatnich latach, że jeśli ubierzemy szczura, czy tam samiczkę szczura, receptywną, jakiś taki kubraczek włochaty, jak ja tutaj macham dziwnie rękami, to z powodu kota, który właśnie cały czas przychodzi. Więc jeśli ubierzemy taką samiczkę szczura w taki kubraczek, to dla części szczurów w pewnym momencie jest tak, że one będą preferowały kopulację zawsze z samiczką w tym kubraczku. Ale jak znajdziemy takich mocnych sign trackerów, czyli te szczury, które podążają za wskazówkami bardziej niż za nagrodami, tak jak ten gołąb, którego pokazywałem, to okazuje się, że one czasami jak mają do wyboru samiczkę bez kubraczka albo kubraczek założony na kukiełce, to się angażują bardziej w tą kukiełkę z tym kubraczkiem niż w tą samiczkę. Czyli w pewnym momencie dzieje się coś podobnego jak u osób nałogowo korzystających z pornografii, że dla nich tak naprawdę już ten orgazm, seks z drugim człowiekiem nie jest tak bardzo ważny jak godziny pochłaniania nowych bodźców w symulacji z pornografii. Nie? No i to potencjalnie nam stwarza właśnie szansę stworzenia modelu zwierzęcego. Zobaczymy, czy to nam wyjdzie, czy nie. Jeśli to się uda, no to będziemy w stanie też pewnie trochę lepiej zrozumieć, co w mózgu się dzieje. No i stworzyć jakieś też wytyczne do terapii w przyszłości. Nie? Dziękuję. Ja przypominam sobie historię badań na małpach, które były uczone języka ludzkiego. To są badania sprzed, z ubiegłego wieku. I w książkach ludzie, którzy te badania prowadzili,
przypominam sobie o takich anegdotycznych opisach, o tym, jak te małpy na przykład lubiły korzystać z krzesopism pornograficznych, ale krzesopism pornograficznych dla ludzi. Więc być może tutaj nawet w przypadku tych najbliżej z nami spokrewnionych zwierząt może dochodzić do takiej sytuacji, że no, pobudzenie jest wywoływane przez inny gatunek wręcz. To też myślę może być ciekawe. Są takie, nawet już nie anegdotyczne, ale jest bardzo ciekawe, w ogóle też był artykuł w Nature sprzed chyba 4 lat, gdzie pokazywano też angażowanie się w zachowania seksualne międzygatunkowe, nie? I to akurat dotyczyło tam pingwinów i fok, nie? I które miały na celu nie kopulację, tylko właśnie trochę nosiły takie znamiona właśnie jakby gwałtu, czystej po prostu rozładowania napięcia seksualnego, takiej przyjemności seksualnej niezwiązanej z prokreacją. Natomiast rzeczywiście no, te badania na naczelnych to są akurat anegdotyczne głównie dane, więc to trzeba było rzeczywiście zobaczyć, jak to wygląda. Nie wiemy na przykład, czy naczelne byłyby w stanie wymieniać jakieś inne nagrody, w sensie takie abstrakcyjne jak pieniądze, a nie na przykład jedzenie, bo jedzenie to rzeczywiście są takie abstrakcje, że są w stanie wymieniać na bodźce seksualne. Dobrze. Chciałbym jeszcze zapytać o to, pan na początku pokazywał statystyki, no i one są takie dość przejmujące wręcz, gdy idzie o korzystanie z pornografii, zwłaszcza u tych najmłodszych użytkowników. Czy 20-30% zdaje się tam w wieku od 7 do 12 lat. Zastanawiam się, czy kontaktują się z panem może na przykład, nie wiem, politycy albo osoby decyzyjne z pytaniem, czy albo z prośbą o sformułowanie opinii na temat tego, czy na przykład nie powinny zostać wprowadzone jakieś rozwiązania prawne, które jeszcze bardziej utrudniałyby korzystanie z pornografii, zwłaszcza dla tej najmłodszej grupy osób. Czy jest tak, że tego typu, czy jest pan proszony, pan albo pana koledzy, czy są państwo proszeni o tego typu opinie, czy ktoś się tym w ogóle interesuje na Zachodzie albo w naszym kraju? Tak, tak, jest zainteresowanie tym tematem. Znaczy, tutaj warto mieć na uwadze to, że no, pornografia jest ogólnie dostępna w większości krajów na świecie i korzysta z niej aktualnie tak przynajmniej raz w miesiącu około połowa mężczyzn dorosłych i około 1/3 kobiet w tym momencie. Nie? Natomiast, no właśnie, teoretycznie jest dostępna od 18 roku życia, natomiast praktycznie poza zadeklarowaniem, że się ma 18 lat, no nie ma innych form kontroli tego wieku, nie? Więc to trochę wygląda tak, jakbyśmy mieli sklep monopolowy, w którym, no żeby kupić alkohol w kasie samoobsługowej, wystarczy wcisnąć, że się ma 18 lat, nie? Przycisk potwierdzający, że mam skończone 18 lat. I tak to tutaj działa. W związku z tym, nie tylko jeśli chodzi o pornografię, ale też na przykład hazard internetowy, no w wielu krajach aktualnie w Unii Europejskiej trwają różnego rodzaju prace dotyczące tego, w jaki sposób ten wiek weryfikować. I tak, kontaktowały się ze mną różne organizacje z kilku państw w Unii Europejskiej, też braliśmy udział w różnych spotkaniach roboczych. I takie rozwiązania techniczne są całkiem różne, ciekawe, przygotowane, które jednocześnie zapewniają pełną anonimowość dorosłym użytkownikom pornografii, tak żeby nie musieli się stresować, że ktoś tam rozpozna ich dane personalne, a też skutecznie są w stanie zweryfikować wiek i ograniczyć dostęp tym najmłodszym. W przypadku nastolatków no to jest tam dyskusyjne, czy to będzie działać, czy nie. Ale w przypadku już 10-9-latków, bo teraz wiemy, że to jest taki średni wiek pierwszego kontaktu z pornografią dla większości dzieci, około 9,5 roku, 9 rok życia, to będzie prawdopodobnie działało dosyć dobrze. I tutaj chodzi nie tylko o pornografię, ale też właśnie hazard, czy na przykład gry komputerowe z jakąś dużą ilością przemocy i tego typu różnego rodzaju rozrywki cyfrowe. Więc te prace trwają. W Unii Europejskiej jest taki duży projekt EU Consent, który ma za zadanie opracować właśnie takie rozwiązania
nie tylko dotyczące pornografii, tylko wszelkiego rodzaju usług dla dorosłych. Też zakupów przez Dziękuję. alkoholu czy leków i tak dalej. Jasne. Mamy kilka pytań dotyczących tego, jak wygląda kwestia osób uzależnionych od między innymi pornografii, ale pytania są bardziej ogólnie sformułowane, czyli uzależnionych od rozmaitych czy to używek, czy zachowań, które trafiają do zakładów karnych. I czy taki pobyt w zakładzie karnym sprzyja wychodzeniu z uzależnień? Czy może to jest tak, że te uzależnienia dalej są realizowane w tych zakładach karnych? Czy spotkał się pan z tego typu badaniami, statystykami, które coś powiedziałyby na temat tego, jak z uzależnieniami radzą sobie osoby właśnie odizolowane od społeczeństwa, spędzające jakiś czas w zamkniętych zakładach? Okej. Nie wiem, jak to teraz wygląda w Polsce, jak wygląda dokładnie kwestia pomocy psychologicznej w zakładach dla osób uzależnionych, w zakładach karnych, pomocy osobom uzależnionym. Natomiast badania w Stanach Zjednoczonych pokazują, że to nie jest zbyt efektywny sposób radzenia sobie z uzależnieniem. To znaczy, rzeczywiście jest tak, że podczas pobytu, jeśli chodzi o uzależnienie od substancji, no to wiele osób ma doświadcza abstynencji, no bo ma po prostu ograniczony dostęp do tych substancji psychoaktywnych. Natomiast no, ilość nawrotów po wyjściu z zakładu jest duża, to się często wiąże z tym, że te osoby nie tylko zmagają się z problemami, które miały wcześniej, ale też jeszcze jest dodatkowa stygmatyzacja przez to, że były w zakładzie karnym, trudność ze znalezieniem pracy i tak dalej. Bardzo dużo badań jest prowadzonych na razie tylko w kontekście uzależnień od substancji. Jeszcze mało jest tych badań dotyczących uzależnień behawioralnych, czyli takich jak kompulsywne zachowania seksualne, hazard czy gry komputerowe. Natomiast w przypadku uzależnień od substancji, no to te kraje, w których wprowadzono depenalizację w związku z substancjami, czyli nie wsadza się osób za posiadanie substancji do więzienia, tylko zamiast tego oferuje się im różnego rodzaju programy społeczne, bądź właśnie dostęp do terapii na wolności, no to wydaje się, że mają lepsze po prostu efekty radzenia sobie z problemem uzależnień. W jednej z pierwszych, znaczy w pierwszej części wykładu pokazywał pan profesor slajdy, na których widać było, jak zmniejsza się w pewnych obszarach mózgu ilość neuronów u osób z rozmaitymi uzależnieniami, nie tylko, zdaje się, były to osoby z uzależnieniem od pornografii. W naszym czasie pojawiło się pytanie dotyczące tego, czy ja może je trochę inaczej zadam, ale ono się wiąże właśnie z tym, o czym mówię. Czy ta zmiana jest odwracalna? I czy to jest tak, że w przypadku osób, które powiedzmy zerwą ze swoim nałogiem, czy dochodzi do jakiejś neurogenezy i ta ilość istoty szarej się odbudowuje w tych obszarach mózgu? To znaczy tak, przede wszystkim tutaj gwoli ścisłości nie wiemy, czy to jest zmiana, czy to jest różnica, która już była na starcie. Teraz jest w Stanach Zjednoczonych prowadzony taki duży projekt ABCD, gdzie jest 18 tysięcy dzieciaków co 2 lata skanowanych od tam 7 roku życia do 21. Będą skanowane, więc to się dowiemy za jakiś czas, czy to jest coś, co się pojawia w miarę korzystania z różnego rodzaju używek, czy właśnie pornografii, czy hazardu, czy innych rzeczy, czy to jest coś, co już na starcie było widoczne. Po prostu jest i co predysponuje, jak rozumiem, do takich zachowań. Ja osobiście skłaniam się raczej ku tej hipotezie, że to jest coś, co predysponuje i po prostu istnieje już wcześniej, potem może być tylko wzmacniane i dalej się pogłębiać, ale nie wiem, to jest hipoteza. Teraz, czy to jest coś, co można zmienić, tak? Czy można tej substancji szarej tam więcej dorobić?
Wiemy z badań dotyczących uczenia się neurogenezy, że na przykład już takie klasyczne badania dotyczące neurogenezy, dotyczące na przykład taksówkarzy jeszcze londyńskich, zanim wynaleziono GPS i wszystkie tam serwisy, teraz takie jak nie, Uber, Lyft i tak dalej, że oni mieli rzeczywiście większe hipokampy niż osoby kontrolne. Wiemy, że skrzypkowie na przykład, czy profesjonalni muzycy mają też zmiany w bardzo specyficznych obszarach kory ruchowej i czuciowej i tak dalej. No ale tu mówimy o bardzo specyficznych zdolnościach trenowanych latami. Nie? Mhm. Teraz tak, jeśli mówimy o tych obszarach, które pokazywałem, no to są niespecyficzne obszary, które wymagają po prostu, są związane z kontrolą zachowania, z odraczaniem gratyfikacji i tak dalej. Jakaś poprawa prawdopodobnie jest możliwa, ale nie sądzę, że do takiego stopnia, że nagle ta różnica się zatrze w obrazie tego rezonansu magnetycznego. Więc natomiast to, co można zrobić, to rozwijanie różnego rodzaju innych umiejętności, które trochę budują takie rusztowanie wokół tych obszarów mózgu, które mają mniejsze zdolności. I tutaj wiemy z badań nad osobami uzależnionymi od substancji, które wychodzą z uzależnień, że można rozwinąć różnego rodzaju zdolności odraczania gratyfikacji, kontroli impulsów, radzenia sobie z emocjami, które wzmacniają tą korę przedczołową w innych obszarach i pozwalają po prostu skutecznie oddziaływać na te obszary w głębi mózgu. Dziękuję. Pojawiło się pytanie zadane przez publiczność stacjonarną, która ogląda nas na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W przypadku zachowań nałogowych związanych z nadużywaniem używek w społeczeństwie istnieją grupy szczególnie narażone na ryzyko powstawania uzależnień i autor tego pytania jest ciekaw, czy właśnie podobnie jest z pornografią. I pan właściwie już trochę o tym powiedział, że istnieją pewnie jakieś różnice indywidualne, ale czy są jakieś szczególne grupy społeczne, które mogą być narażone bardziej? Czy to po prostu jest tak oczywiste, że trzeba odpowiedzieć na pytanie, osoby młodsze są bardziej narażone? Osoby młodsze to jest grupa społeczna, prawdopodobnie tak. Natomiast co ciekawe, w przypadku uzależnień od substancji, rzeczywiście często możemy też pod takim kątem socjoekonomicznym, nie tylko związanym z wiekiem, identyfikować różnego rodzaju grupy. Inne osoby korzystają na przykład z opioidów, heroiny i tak dalej. Inne będą korzystały ze stymulantów, inne z alkoholu, z marihuany i tak. Są różnego rodzaju zdefiniowane grupy. Natomiast w przypadku pornografii nie widzimy takich różnic. Rzeczywiście wydaje się, że to jest być może przez tak ogólną dostępność i też od wczesnego wieku większość ludzi miała z nią styczność. No po prostu tych socjoekonomicznych różnic nie ma. Ta kwestia wieku, też jeszcze tak naprawdę nie wiemy dokładnie, czy nie mamy jasnych badań, które by pokazywały, że im wcześniej ktoś zaczął korzystać, tym ma większą szansę, że rozwinie problemowe korzystanie. Tego nie wiemy. Natomiast wiemy, że są pewnego rodzaju różnice indywidualne, niezależne od czynników socjoekonomicznych, tak bardzo. I to jest tak, osoby, które mają unikałe strategie radzenia sobie z różnymi rzeczami, czyli zamiast konfrontować się z problemami, raczej będą prokrastynować, unikać, szukać jakiejś dystrakcji. One wygląda na to, że częściej rozwijają te wzorce problemowego korzystania z pornografii. Osoby, które mają wyższy poziom lęku, wyższy poziom depresyjności, też częściej rozwijają te problemowe wzorce korzystania z pornografii. Natomiast te dwie rzeczy, które wymieniłem, to są rzeczy niespecyficzne. One właściwie mogą predysponować do różnego rodzaju nałogowych zachowań. Mieliśmy też kilka pytań o leki. Ja może je scalę do jednego pytania, bo na jednym ze slajdów, czy jeden z przykładów, który pan omawiał, dotyczyły badania, w których podawane było kilka różnych substancji, w tym podawane było również w grupie kontrolnej placebo i to placebo zdaje się miało podobną skuteczność, gdy idzie o obniżanie
właśnie o wpływ na zachowanie. Co nam to mówi właściwie, że te leki, jak rozumiem, one jeszcze no, nie są, no, nie działają, znaczy, tak? Potrzebujemy innych. Pierwsze randomizowane podwójnie ślepe badanie, które nasz zespół przeprowadził, pierwsze na świecie w ogóle, nasz zespół przeprowadził, wyniki dopiero były opublikowane pod koniec zeszłego roku, więc tutaj się jeszcze uczymy, co to znaczy. Natomiast tutaj to, co jest ważne, my w tym badaniu żeśmy mieli tylko dwa pomiary. Przed rozpoczęciem terapii, po 5 miesiącach terapii i nie ma jakby, normalnie jeszcze w takich badaniach zazwyczaj się robi follow-up, na przykład 6 miesięcy później, nie? I patrzy się, jakie są nawroty i tak dalej. Tutaj komisja etyczna zgodziła się na to badanie pod takim warunkiem, że tej grupie placebo zaraz po zakończeniu badania damy też te leki aktywne, nie? Więc my nie jesteśmy w stanie tutaj powiedzieć, co by się wydarzyło 6 miesięcy później, nie? Czy to placebo, to by osoby, które miały placebo, by za chwilę wróciły do poprzedniego stanu nasilenia objawów, a te z lekami na przykład by się utrzymały cały czas na niskim. Wiemy, że rzeczywiście placebo na poziomie objawów działało skutecznie tak samo jak leki. Wiemy, że nie odwracało tych zmian w mózgu tak mocno jak leki, więc możemy podejrzewać, ale to są tylko hipotezy, że leki będą dawały trwalsze tutaj efekty. Natomiast też to, że działało tak samo skutecznie, pokazuje, że ten aspekt psychologiczny jest bardzo ważny, że psychoterapia tutaj ma olbrzymi potencjał. No i prawdopodobnie połączenie właśnie psychoterapii z takim wspomaganiem farmakologicznym będzie w przyszłości takim prawdopodobnie najskuteczniejszym rozwiązaniem. Dziękuję. I na sam koniec, bo powinniśmy skończyć o godzinie 17.30 na Uniwersytecie Śląskim, zaraz rozpocznie się kolejny wykład. Chciałbym zadać pytanie od jednego z użytkowników, który zainteresował się tym, jak będą wyglądały badania, do których pan profesor, do udziału, w których pan profesor zapraszał. To będą głównie, jak rozumiem, badania ankietowe. Te, w których... Nie. Okay. Ankieta jest początkiem, czyli na początku na ten link wypełnić ankietę, natomiast to są badania neuronaukowe, właśnie ruszyła taka duża fala w tym miesiącu od początku marca. One są prowadzone głównie w Warszawie w tym momencie, ale być może w niedalekiej przyszłości też w innych miejscach. I tutaj zapraszamy osoby do laboratorium i jest prowadzone badanie akurat nie w rezonansie magnetycznym, czyli nie wjeżdża się do tej wielkiej takiej tuby huczącej, tylko z EEG. Osoba dostaje czepek taki na głowę i są różnego rodzaju zadania komputerowe, trochę podobne do tych, które pokazywałem, trochę inne do zrobienia, do wypełnienia. No i mamy tam potem interwencję taką właśnie psychoterapeutyczną trwającą dla tych osób, które będą w grupach tych klinicznych, która trwa 2 miesiące. Można ją robić w domu za pomocą właśnie telefonu komórkowego, z nich skorzystać. I po 2 miesiącach jest jeszcze jedna wizyta w części badań to jest już tylko ta pierwsza. No i też można potem zobaczyć, co się w mózgu zmieniło w ciągu tych 2 miesięcy, jak się zmieniło jego działanie. Tutaj wykorzystujemy EEG, ponieważ chcemy sprawdzić też dynamikę tego działania, jak szybko właśnie ten mózg się różnych rzeczy uczy, jak szybko jest w stanie też się adaptować do zmian. Więc no bardzo szczegóły, jak wypełnią Państwo ankietę, właśnie też będziemy informować o szczegółach tego badania i się kontaktować już z każdym indywidualnie. A jak duża grupa osób badanych jest przewidywana do badań tych neuronaukowych? Czy każdy, kto zgłosi się do tych badań, będzie miał szansę wziąć udział w tych badaniach neuronaukowych? Prawdopodobnie, znaczy, to zależy też od grupy, bo jeśli chodzi teraz o tych, które już są w trakcie, to szukamy bardzo wielu osób. To jest aż ponad 500 osób, które będziemy chcieli zaprosić do udziału w badaniach na przestrzeni najbliższego roku, uzależnionych od alkoholu, od właśnie zachowań seksualnych, głównie pornografii i od gier komputerowych. Natomiast też no, mamy w trakcie projekty, które jeszcze są recenzowane, które mam nadzieję, że też niebawem otrzymamy na nie finansowanie i ruszą. I tam jak dostaniemy kolejne, no to prawdopodobnie to
będzie jeszcze kilkaset osób, które zaprosimy do badań. Większość tych badań też zawiera różne elementy terapii, bo chcemy sprawdzić, co się w tym mózgu zmienia w trakcie, a więc można też trochę pomocy otrzymać, ale przede wszystkim udział w tych badaniach to jest olbrzymia pomoc nam, naukowcom, żebyśmy to lepiej zrozumieli i innym osobom uzależnionym, bo dzięki tej wiedzy no to właśnie mamy kryteria diagnostyczne Światowej Organizacji Zdrowia, refundowane programy wsparcia w różnych krajach, no i też będziemy mogli zrozumieć, jak to działa i zaprojektować lepszą terapię i pomóc wszystkim, więc biorąc udział w badaniach pomagacie Państwo ludziom na całym świecie. Zatem zachęcamy Państwa, tych, którzy są zainteresowani udziałem w takich badaniach. Link był podczas wykładu, ale spróbujemy go jeszcze wkleić do opisu tego wydarzenia, tak żeby łatwo go można było znaleźć. Panie profesorze, jeszcze raz panu bardzo dziękuję za wykład, za odpowiedzi na moje pytania, na pytania osób, które oglądały nas na Facebooku, na YouTubie i osób, które oglądały nas na żywo w Katowicach. Czy transmisję na żywo w Katowicach. Ja dziękuję za fantastyczną pracę, jaką robicie. Dziękuję za zaproszenie. I dziękuję za wszystkie pytania. Dziękujemy oczywiście również Komitetowi Organizacyjnemu tego Dnia Mózgu w Katowicach, Sylwii Butkiewicz, Jackowi Frankikowskiemu, Witoldowi Marzędzie, Karinie Maksiejewskiej i Bartoszowi Baranowi. Dzięki tym osobom ten wykład się odbył. I zapraszamy Państwa do oglądania kolejnych wykładów i na naszym kanale, ale również wcześniej pojawiają się wykłady kolejne w ramach Tygodnia Mózgu w Katowicach. Można je śledzić na Facebooku tego wydarzenia. Także jeszcze raz Państwu bardzo dziękujemy i widzimy się przy następnej okazji. Do widzenia.